Witamy na konferencji prasowej Kieleckich Struktur Wolności. Ja nazywam się Julia Polakowska, jestem prezesem Młodych dla Wolności w naszym regionie. Tematem dzisiejszej konferencji będzie, czy można nie być frajerem w systemie trzeciej RP. Jako pierwszy głos zabierze prezes Kieleckich Struktur Wolności Dawid Lewicki. Szanowni Państwo, nas w jakimś stopniu dziwi to, że jeszcze tak wiele osób w Kielcach, w Polsce pracuje, bo przecież można sobie spokojnie żyć z zasiłków, dostać 500+, dostać darmowe obiady, kilka innych rzeczy i nie być frajerem. A człowiek pracujący w tym kraju jest zwykłym frajerem, bo płaci na tych, którzy nic nie robią. Wolność jako jedyna partia mówi od dawna to samo. My zasiłki zlikwidujemy urzędy pracy, które pracy nikomu nie znajdują i zlikwidujemy takie programy jak 500+. Dlaczego? No wiadomo, że to jest nieuczciwe, że ktoś, kto pracuje, ma płacić zasiłek temu, który nic nie robi, który dostaje pieniądze za nic. To jest niemoralne, to jest nieetyczne, to jest niezgodne z naszą cywilizacją. Jeśli chodzi o urzędy pracy, no to wiadomo, urzędy pracy zatrudniają około 20 tysięcy ludzi w skali kraju, kosztują nas 3 miliardy złotych, ta cała aktywizacja bezrobotnych, a czy ktoś z Państwa w ogóle zna osobę, która znalazła pracę przez urząd pracy? No chyba nie. A najlepszym tego przykładem jest aktywizacja bezrobotnych cyganów w Puławach, gdzie wydano na to 2 miliony złotych i oczywiście żaden koneser pracy tej pracy nie podjął w tym czasie, więc możemy śmiało z tego postulatu zrezygnować. No a jeśli mowa o 500, o jeśli chodzi jeszcze o urzędników ze 20 tysięcy, to ja bym się specjalnie o nich nie martwił, że stracą pracę, bo przecież są specjalistami w poszukiwaniu pracy, także bez problemu sobie na rynku poradzą. A jeśli chodzi o 500+, wiadomo, większość ludzi te pieniądze bierze uczciwie i to nie jest nic złego, że oni je biorą. Tylko problemem jest to, że aby dostali te 500 zł, muszą wydać faktycznie 700. Co więcej, zaciągane są kredyty. Już wiemy, że rząd nie ma tych pieniędzy, będzie się brał coraz głębiej za nasze kieszenie, będzie próbował szukać oszustów na VAT-ie, co na razie jest postulatem, wydawałoby się rozsądnym, ale za chwilę może być tak, że tymi oszustami będą ci, którzy zgubią jedną fakturę i na kilkadziesiąt złotych i będą płacić ogromne, ogromne pieniądze do Skarbu Państwa, mogą być odbierane części majątków i tak dalej. 500+ zlikwidujemy, w zamian za to zlikwidujemy także podatki dochodowe i obniżymy niektóre podatki, chociażby VAT i akcyzę. Dzięki temu człowiek, który zarabia dzisiaj 2500 zł, będzie mógł spokojnie zarabiać 3,5 tysiąca, więc można powiedzieć, że my likwidujemy 500+, ale wprowadzamy 1000+ dla tych, którzy uczciwie pracują, dla tych, którzy są zdolni, przedsiębiorczy i pracowici, a nie dla tych, którzy tylko którzy z zawodu są bezrobotnymi i z tego korzystają ile się da. My chcemy stworzyć system uczciwy, taki, żeby promował właśnie tych ludzi, którzy wyjeżdżają dziś za granicę, bo mają dość takiego systemu, jaki jest w Polsce. I oni w urzędach pracy tu nie znaleźli, często nie umieli słowa po angielsku czy po niemiecku, a jednak tam sobie poradzili. Więc jeśli ktoś chce, to sobie radę da i z tym nie będzie żadnego problemu. W systemie wolnorynkowym pracy raczej nie brakuje i jestem przekonany, że Polska, jeśli pójdzie tą drogą, jeśli zlikwidujemy socjalizm, to wtedy będzie Polska mogła być bogata, a Polacy będą się mogli systematycznie bogacić i nie będzie trzeba im dawać żadnej jałmużny, żadnych dotacji, żadnych subwencji. Tyle ode mnie, dziękuję. Teraz głos zabierze prezes Kieleckich Struktur Republikanów, pan Krzysztof Pajenk. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o osoby przedsiębiorcze w Kielcach, to mamy takich mnóstwo. Są to osoby, które w sposób bezwzględny korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w postaci zasiłku celowego, okresowego, w postaci zasiłku alimentacyjnego, w postaci dofinansowania do czynszu, dofinansowania do energii, w postaci ciepłego posiłku dla każdego członka rodziny. Jako przykład mogę podać tutaj sytuację z grudnia, gdzie osoby, klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymali tak zwaną trzynastkę i czternastkę, czyli oprócz stałej kwoty, tak zwanej stałej kwoty średniej w ciągu roku, którą otrzymywali, dostali jeszcze trzynastkę i czternastkę. Niewątpliwie jest to sukces menadżera roku, pana dyrektora Sceliny. Czekamy na to, aby pan Scelina w pierwszym kwartale wypłacił dywidendę z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, albowiem takie pieniądze pewnie się znajdą. Proszę Państwa, jest sporo osób, które naprawdę dobrze sobie radzi, nigdzie nie pracując. I te osoby, z tych osób powinni brać przykład wszyscy frajerzy pracujący, albowiem oni ciężko wykonując swój zawód 8, 10, 12 godzin dziennie starają się utrzymać rodzinę.
przedsiębiorcze osoby zaradne nie pracują i żerują właśnie na tych osobach, które płacą miesiąc w miesiąc podatki. Dziękuję. I na koniec członek Kieleckich Struktur Wolności, Krzysztof Kasz. Słuchajcie Państwo, sytuacja jest tak, że jestem pracodawcą, prowadzę działalność gospodarczą od przeszło 20 lat i co roku mam podnoszone różnego rodzaju podatki, daniny. Coraz więcej się od nas wymaga. Z drugiej strony w tym roku na sam ZUS musimy przeznaczyć tylko ode mnie prawie 1200 zł, a osobę, którą chciałbym zatrudnić na tej najniższej, mój cały koszt tej osoby to jest 2400 zł z groszami, gdzie na rękę dostanie 1460 zł. Czyli w tej sytuacji prawie 1000 zł oddaje się w postaci różnych danin. Już nie mówię tutaj o podatkach lokalnych, czy też o czynszach. Także w tym momencie lepiej siedzieć w domu, brać zasiłek i w gruncie rzeczy podobne pieniądze można uzyskać. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to... Jak Pan ocenia zmianę, usunięcie Kamila Sochańskiego z Rady Nadzorczej Korony? Ciężko tutaj się odnosić, bo nie znam sytuacji, jak to wyglądało wewnątrz. Pan Kamil Sochański mimo wszystko nie był chyba związany z układem pana prezydenta Lugowskiego i z PiS-em, więc być może to było mu nie po drodze. Sprawa według mnie ma z całą pewnością podtekst polityczno-biznesowy. O biznesowym się mówi, a polityczny jest tutaj aż nadto widoczny. Jest to kwestia obozu pana prezydenta Lubawskiego i PiS-u, a z drugiej strony prawdopodobieństwo kandydatury pana Kamila Suchańskiego na prezydenta miasta Kielce. Więc jest to w jakimś stopniu pewnie wycięcie jednego z kontrkandydatów, który mógłby przedstawić sytuację finansową Korony i to, co się z nią działo przez ostatnie lata. Wiemy, że kolorowo to tam nie było. No i pan prezydent się pozbywa w tym momencie jednej osoby, która by mogła właśnie tam coś powiedzieć. Zobaczymy, jak się to rozwinie dalej, ale też bym tutaj nie przesadzał, że sytuacja, w której pan Kamil Suchański był w Radzie Nadzorczej, była jakoś specjalnie istotna, bo Rada Nadzorcza raczej za specjalnych ważnych decyzji nie podejmuje. Tu temat rzeka tak naprawdę, bo przypominam sobie sytuację jeszcze z poprzednim prezesem, kiedy było powodem jego zwolnienia było to, że podpisywał kontrakty ze starszymi piłkarzami, no, z jednym nawet teraz nie przedłużono, co uważam za błąd zresztą, ale przecież te kontrakty musiała później przyklepać jakby Rada Nadzorcza i to zrobiła, no, więc nie widzę powodu, żeby tutaj zwracać uwagę jakąś szczególną na potrzebę tam istnienia w ogóle Rady Nadzorczej, bo jest takim ciałem, które tylko jest. Na szczęście nie bierze za to pieniędzy. Dziękuję. Tutaj macie informację dotyczącą tych 13 i 14. Spójrzcie sobie na kwestię ilości osób, które korzystały z opieki i zasiłki celowe. Kwoty, które zostały wydatkowane na cel związany z wydawaniem waszych pieniędzy.